Dobry. Witam w strefie wpierdolu i boleści. Wpierdol dostawał będę ja, Konrad Noga. Natomiast biernymi obserwatorami tego cierpienia będziecie, drodzy widzowie, wy. Dlaczego? Otóż gramy, jak tutaj prawda widać, w Lords of the Fallen, w to nowe Lords of the Fallen, bo to można się łatwo pomylić, prawda? Nie wiem, dlaczego mówię, to patrzę na swoją mordę. Zamiast do was, prawda? Bardzo creepy spoglądając w ekran, natomiast no, tak mam. Lords of the Fallen to nowe, można się bardzo łatwo pomylić. W końcu są dwie gry o tym samym tytule, z tego samego świata, to samo uniwersum. Wspaniałe rzeczy. Zanim sobie przejdziemy dalej, ja tylko włączę sobie pogląd streama. Jest jedna osoba, czyli to jest, zakładam, Jakub Smolak, który krzyczał. Natomiast, jeżeli ktoś, komu się wydaje, że tutaj przybędąc będzie to stream... O, dzień dobry, Kuba, dzień dobry. Tak myślałem, że to ty. O, i Bartek jest, i dzień dobry. Jeżeli komuś się wydaje, że ten stream pełen będzie proplayerstwa, no i mi wypadła... no i będę miał kolę odkręconą, no ale nic, takie jest życie, to jest wszystko na żywo, to już się kameruje. Jeżeli ktoś myśli, że tu będą jakieś sztuczki speedrunnerskie, coś w tym rodzaju, no to kurde, no nie. Wpierdol będę dostawał przede wszystkim dlatego, że jestem bardzo chujowy w gry jako tako, natomiast w tę grę chujowy jestem jeszcze bardziej. Tak, tutaj jeszcze tylko zaznaczę, bo Kacprowi pozazdrościłem, on ma taki bardzo ładny neon, więc sobie narysowałem o nasze logo Trójkastu na kartce, proszę docenić, to jest wszystko profesjonalne studio streamerskie, w pierdolniku bałagan jest olbrzymi, albowiem trwa remont, natomiast tu sobie włączę i teraz będę miał mindfuck, bo mam dwa ekrany, natomiast tak, Lords of the Fallen to jest ogólnie, jak ktoś nie wie, to jest prawda Dark Souls. I to jest bardzo Dark Souls, co widać, bo jest ciemno, postać tak samo chodzi. Ja tutaj mam halabardę elegancką, no bo to długie, więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy to jest jakaś forma rekompensaty, tak. Cóż, to jest, jak widać, lokacja. Ona jakąś tam nazwę ma, natomiast no jak dla mnie ona przypomina trochę Kraków łamane na Rzeszów, mi się wydaje. Rzeszów przez piękne widoki. Natomiast Kraków przez wszechobecny smog. Ciekawostka. No i wpierdol dostałem. Ciekawostka brzmi tutaj tak, że ja nie słyszę w ogóle, co się dzieje w tej grze. Bo PlayStation 5, jak się podłączy słuchawki, to jest... boleśnie. Ja sobie jeszcze raz zacznę, mi się nie chce z nimi walczyć, prawda? To tak będzie wyglądał plus minus ten stream. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą zrobię. Zawołam sobie kolegę, a czemu by nie? Ostatnio sobie grałem z kolegą, którego nie znam. Miałem nadzieję, że Kacper do mnie dołączy, natomiast no Kacper nie chce ze mną grać. Tak, no typowe konsole, no albo słyszę tutaj... albo wy słyszycie dźwięk, albo ja słyszę, więc no dwojga złego, jako że dbam o swoją widownię, no to wolę. Oni tak skakać umią? Skurczysyny. No i to jest bardzo fajna lokacja, ona mi przypomina w ogóle Blighttown Dark Souls, bo jest w cholerę ciemno, łatwo się jest się zatruć i jest dużo niefajnych przeciwników. Kuba, no ale ty, nie wiem, czy ty byś mógł w ogóle ze mną grać, bo czy to ma crossplay, no co ja ci powiem. O, i to jest to. I ledwo wyszedłem i jest 50 typów na mnie. No i jest ból. I ja dostaję w pierdol. W ogóle tak myślałem też, tak naprawdę, tu chłop jest, nie? No to w takim razie do widzenia. Tak myślałem, czy by tutaj tak popchnąć to, gdzie jestem. Trochę dalej. Kurwa. Czy może jednak włączyć początek, przetestować sobie inną postać? Zobaczymy. Będzie bardzo fajnie. No nie mam różdżki. No ja mam takiego patyka. Mogę gościa patykiem rzucić. No ale tych patyków mam 5, gości jest 15. No i co ja mogę, biedny?
Zaraz zginę i tak, i to tak się skończy cała zabawa. Zatruli mnie, no co ja mogę. Piękna jest ta gra i tak... Znaczy ona jest bardzo fajna ogólnie. Jest bardzo przyjemna, zwłaszcza jak się człowiek skupi na niej, bo tak jak się mówi, opowiada o czymś, no to jest, jak widać, ciężko. Ja naprawdę tak, aż tak źle to ja nie gram. Natomiast no trzeba zabawiać tutaj ludzi mimo wszystko, mi się wydaje. To jest najciekawsze w streamach. Tak, tu są pieski też, można, mam nadzieję, że mnie nie skancelują za to, ale pieski też można zabijać. Bo, a nawet trzeba, to nie jest tylko przyjemność, ale obowiązek. No i oj, to jest właśnie taka przygoda. Bardzo fajna ta gra jest. Jaką chcesz kosmiczną sztuczkę? Nie znam kosmicznych sztuczek. Mogę, znam sztuczkę z parasolem znikającym, albo palcem znikającym w dupie, ale do tego jest potrzebna druga osoba, no niestety jestem tutaj sam. Wezwę sobie kolegę, może ktoś przyjdzie mimo wszystko. Tak ciekawą rzeczą w tej grze to jest w ogóle to, dobra, bo tu nie chce mi się z nimi tu łazić. Tego odciągnę. No i idzie dwóch. Teraz się skupię, to musi być wszystko proplayerskie. No to jest taki gotik trochę, tak naprawdę. Trzeba odciągać tych przeciwników. Tu jest typ, który stoi na szczudłach i który pluje kwasem. To jest najlepsze. W tej grze jest bardzo fajne w ogóle to. Nie wiem, czy mnie przecina trochę stream, przynajmniej gameplay. Proszę powiedzieć, czy przecina, czy nie przecina, bo jak tak, to szybko zrestartuję to Elgato. To jest zajebiste właśnie w tej grze, że jest bardzo dużo przeciwników strzelających do nas z pocisków. Ale dźwięk jest płynny, czy dźwięk jest też taki ścinający? Bo tam przerywanie obrazu to jeszcze pal 6, ale jak dźwięk ścina, to kurwicy idzie dostać. No i właśnie, i przeleciał pocisk i to jest ten pan na szczudłach. On jest strasznym gnojem. Nie wiem, kto go wymyślił. No to zakładam, że gameplay przycina, bo ja mam chujowy komputer też i przejmowanie obrazu w 1080p, no to jest niesamowita rozdzielczość. Przewyższa jego możliwości. O, i można było, na spokojnie, powolutku. Tu są typy jeszcze. Tego możemy... Już nie możemy go pierdolić. Tak fajnie. O, i jest trzech. No i fajnie. I teraz jest ich czterech. I piesek też jest. Coś... Aha, bo ja życie nie mam. Ja się... No ty gnoju, no ja się dopiero uleczyłem. Ja przyznam, że ja naprawdę nie pamiętam, żeby na przykład w takich głupich Dark Soulsach było aż tylu przeciwników na raz i tutaj zdecydowanie zbyt... No ja staram się ich zabić, no oczywiście, że mogę ich zabić. No ale po co ja mam ich zabijać, jak oni mogą zabić mnie? Przecież to jest cała frajda polega na tym, że to ja jestem zabijany, nie? No i wszystko pięknie. Wprawdzie już nie mam leczeń. Kurwa, jeszcze ten. Jak było na Starfeście właśnie? Proszę opowiadać, czy przywieźliście mi... jak to się nazywa? Te przypinki z papieżem Polakiem?
No ty kurwa gnoju. No i fajnie, i tu jest pan kolejny na szczudłach, który pluje. To tak miało i to tak miało być, to tak, to się zgadzam. W zasadzie rozważam trochę teraz taką, w sumie się podleczę, bo tu jest ta mechanika, że jak się ubije chłopa. Kurwa, to przychodzi pan piesek i też bije. No i bardzo dobrze wyszło, wszystko fantastycznie. Czy między prawdą a Bogiem ta gra czasami naprawdę przycina, szczególnie w tych lokacjach. Kurwa mać, no. Dobra, zrobimy tak. Bo ja tu się będę jeszcze męczył trochę, tak jak będę gadał. To się nie skupię tak jak trzeba. Stream przewidziałem tak na godzinkę, no bo to tego cierpienia to i dla mnie i dla was by było za dużo. Także do wpół do się pomęczymy tutaj w Rzeszowie. A potem sobie weźmiemy jakiegoś czarownika i zobaczymy, jak wygląda początek. Może ktoś nie widział i by chciał zobaczyć, jak wygląda początek. Łatwiej to będzie ogarnąć, tak, jeżeli chodzi o samo streamowanie. Kuba, ale ja ich nie chcę też zabijać, bo ja jestem z natury pacyfistą. Ja się zabijaniem brzydzę, dlatego gram w gry o zabijaniu, właśnie żeby nie zabijać. No to co? No to jedziemy na Jana. Aha, bo ja do wody wbiegłem. No to świetnie już się zaczyna ta przygoda. Spróbujemy dobiec gdzieś do bossa. Pokażę wam, jak wygląda lokacja. Tak się oczywiście gra w Dark Soulsy. I tego inne. Ale to tak szczerze powiedziawszy, jak ktoś grał kiedykolwiek w Dark Soulsy, to odpalając ten oto produkt, no i o teraz to przycina sama gra. To jest niefajnie. Odpalając ten oto produkt, no to poczuję się, jakby miał déjà vu. Bo to jest bardzo do Dark Soulsów podobna gra. Do tego stopnia, że w zasadzie złośliwcy mogliby tutaj powiedzieć, że to jest plagiat. Dobra, tych, tam jest ten gnojek, piesek. Dobrze idzie, jesteśmy dalej. Wprawdzie nie walczymy z przeciwnikami, tylko uciekamy przed nimi, ale i tak jest git. I teraz tak, tu jest w ogóle fajna mechanika. To jest to, co w The Lords of the Fallen jest fajne, to jest ta główna mechanika. Tutaj widać rzeszowską wielką cipę. Trochę bardziej rozświetloną niż zawsze, ale oni mieli ją jakoś oświetlać. Miała być jakaś rewitalizacja plenerów. No i prawda, tam jest ten gnój na szczudłach. Mój odwieczny nemezis, to jego sobie zabijemy elegancko. No i się wypierniczył i piaska też sobie zdejmiemy. I tak. Okej. Tu będzie przygoda teraz. Ten koledze się nie spodobało zabójstwo jego przyjaciela. Tu będzie ciekawostka teraz, ponieważ no takie diablo, chodzi się i bije. Tu se nie możemy przejść, no bo wiadomo, most jest tam, nigdzie indziej nie ma gdzie pójść. Jest wody od cholery. Chłop nie umie pływać, to jest lebiega totalna. Także bierzemy sobie swoją latarenkę magiczną. To nie jest latarenka, to jest cios. Przytrzymujemy sobie kwadrata. I kurde bela, nie ma wody, to jest piękne, nie ma fal, nie ma fal. No i teraz trzeba przebiec przez tych wszystkich gości, mi się strasznie nie chce z nimi walczyć. A tu jest coś, a to już to zrobiłem, dobra. Nie, tędy, tu już byłem. Naprawdę utrudnia to w sumie granie w to fakt, że ja nie słyszę, czy przeciwnicy są gdzieś za mną. Bo oni zazwyczaj jakoś tam herkają i łomoczą. No, tu jest ten pan, który pluje.
Także tu są te dwa światy. Jeden jest pozbawiony wody, natomiast drugi tę wodę już ma. I tu gdzieś było to wyjście z tego świata. No nie, z tego pana to ja nie chcę. Gdzie ja poszedłem? Ja ewidentnie gdzieś źle poszedłem. Kurwa. Dobra, to może być jednak trudniejsze niż mi się wydawało. Bo wyjście z tego świata jest tu, a tu mamy przeciwników, także nie będę mógł wyjść tak łatwo, muszę ich pokonać. A w Umbralu najgorsze jest to, że ci wrogowie się cały czas odradzają i wkurwiają człowieka. I jest ich kurwa cały czas dużo. Czy to jest Rzeszów tak naprawdę z... O! Gitara. I teraz robimy taką sztuczkę. Bo, jako że tutaj jestem, to teraz mogę sobie kopnąć deskę. Dobra. I po tej desce, dzięki tej desce, będę sobie mógł już tędy przechodzić. A tych sobie panów tu elegancko wyjaśni. No... No jak? No ale no jak? No i fajnie, gitara. Oni mi się tu ustawią i ja ich będę teraz rypał. To jest, mówię, to jest gothic, szukanie jakichś sposobów, żeby tych przeciwników wystrychnąć na dudka. No ale skrócik jest zblokowany, tyle dobrze. Tu sobie możemy przejść. Nie wiem, czy tam nie było takiej drabiny do kopnięcia. Wydaje mi się, że mogła być. Jest, tylko kopnąć ją można z drugiej strony i to jest... Pieska sobie zdejmiemy. Tego typa. A, pierwszy gnoju. Przebrzydły. I tam jest też piesek. I piesek się już zatruwa. No co za gnój skończony. Okej. Tu jest pan, który pluje. Ja go nie lubię z nim walczyć. Nie chcę z nim walczyć. I tak się zastanawiam, jak tu dalej pójść. I to jest w ogóle... No nie, nie, panie kolego. No tak się nie będziemy bawić. Dobra, jeszcze piesek, bo piesek tu już pluje. Dobra, tu jest coś. I tu było bardzo dużo przeciwników. To jeden wyszedł z szafy. Nie, no ja dzisiaj bardzo humor gituwa. Bardzo przyjemny dzień. Rano było słonecznie. Teraz już jest do dupy, czyli jak zawsze. Nie wiem, od czego to jest. I czy ja to mogę rozdupcyć? To jest od rozdupcenia. To się wyjaśniło. I czy jak to rozdupcyłem, to czy cokolwiek tu się zmienia? Bo dla mnie to się nie wydaje. No tu dalej tyle biegi przychodzą. Pójdźmy sobie jeszcze tam. Tu jest jeszcze jakieś takie. A, to są chyba gnojki, które... Który to? Tamten ciu... A! Tu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Dobra, tego zdejmiemy patykiem. To było szczęśliwe, bo ja go w ogóle nie widziałem. Natomiast udało się, to jest najważniejsze. Skrót jest, więc fajnie. Kubusiu, a powiedz, jak u ciebie w ogóle, co tam jeszcze? Humor jest gitowa, czy nie jest gitowa? Powiem szczerze, że ja się tym streamem dosyć stresowałem, bo tak, no to jest taka gra, gdzie nie wiem, jest trudna, więc że tu siebie zrobię błazna, natomiast po tym ostatnim streamie i twoich przebojach ze schodami, to troszkę mnie to, no powiem, zaczęło. Dobra, to jakbym miał ziarnka, to bym sobie mógł zrobić pit stop, ale ziarnek nie mam. O, no i świetnie. Będzie boss i będzie smutek teraz.
A to dlaczego rosołku nie wrzuciłeś na Twittera, żeby wszyscy widzieli? Świetnie, pan na koniku, to jest to, co ja uwielbiam. Przeciwnicy na konikach, to nie dość, że są szybcy, to jeszcze są dużo wyżej niż... O Jezusie. No jest dobrze, jest! Duże szanse mam. To tak miało wyjść. Natomiast teraz robimy, proszę państwa, maraton. Wołamy kolegę w ogóle, spróbujemy przywołać kolegę i robimy maraton. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. Zazwyczaj się nie udaje, najlepiej jest mieć kolegów, no ale... dzień dobry Pawle. Jak humor dopisuje, czy humor gituwa, czy niedziela wieczór, czy rosołek był? Dobra, piesków omijamy, bo po co to z tym walczyć? Jak to właśnie zaczyna? To weekend się kończy, już jest prawie 20. Panie Pawle, rosołku, ja te, w sumie u mnie też nie było rosołku, więc trochę cię rozumiem i łączę się z tobą w bólu. Ale to rosołek jeszcze można zrobić, prawda? Kupić jakieś szybko amino czy inne coś. No nie ma tutaj easy, Kuba, no co ja ci powiem. A, mogę sobie chłopów poprzywoływać. Kurwa, bo tu idzie. Dobra, to ja może nie. Udało się. Bardzo mi się podoba, to jest w ogóle super w tej grze, że za każdym razem, jak zaczynamy walkę z bossem, który ma... I on teraz skoczy, tak? No i nie trafił Lebiega. No, potężne wrażenie. No. Nie, to bardzo dobrze idzie. Zajebiste obrażenia zadaje, to jest bardzo fajne. Żyję czy umarłem? Już umarłem. Ja się uczę teraz jego ataków. Jak to sobie wyuczę wszystko, to go tak rozdupcę. Dobra, włamy kolegę i tam sobie jeszcze jakiegoś ziomeczka dobierzemy, bo to jest w sumie ciekawe i takie, no nie wiem czy innowacyjne, czy nowatorskie, ale niecodzienne, jeżeli chodzi o ten gatunek. Bo w tej grze możemy sobie dowoli przywoływać kompanów do pomocy. Kuba, ale jaka jest frajda w unikaniu? Przez życie trzeba... Musisz być twardy, Kuba. Sam to powtarzałeś wielokrotnie. Więc a co twardego jest w unikaniu? No nic, no. Prawdziwy facet bierze wszystko na klatę. Czy abstrahuję od tego, że akurat gram postacią kobiecą? To już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast... Trzeba być twardym. Trzeba te ciosy brać na klatę. Tak się gra w gry, Kuba. No i fajnie jest. To jest taka gra na relaks. Ja już osobiście chyba... Dobra, tego ziomka wezwiemy sobie. Pietę. I szybko wchodzimy, zanim ten nas dziabnie. Mi się w ogóle wydaje, że mam jakąś postać niedolewelowaną tutaj, bo te obrażenia, które ja tam zadaję, to są strasznie, kurde, małe. No i tam jest Pieta.
No właśnie to jest, nie wiem czy ja ominąłem jakąś latarnię może, ale no niestety te gry z nurtu solsowego, one mają to do siebie, że w nich jest wszędzie zajebiście daleko, także jak się zginie, no to trzeba sobie odpracować, no to jest taka kara. Dobra, z tą panią to idzie w ogóle bardzo fajnie. I taką panią, to jest jeden z pierwszych bossów tak naprawdę i ci bossowie, albo postaci, które spotykamy w trakcie... Dobra, bo on zniknął, więc on tu się pojawia i on... Aha, on już ją prawie... No świetnie! Te postaci, które spotykamy, one potem można je sobie przywołać i to jest bardzo, bardzo fajne. Czego mogę cię wziąć? To było bardzo głupie. Nie mam, bo nie wiem gdzie schował, ale jakąś panią spotkałem. Uwolniłem ją, zdałem jej klucze do pierdla. Natomiast no ona powiedziała, że no to dzięki byku i na tym się nasza wspólna przygoda skończyła na razie i nic mi nie chciała pomóc. Cały warsztat tam miała jak najbardziej. Natomiast nie chciała mi za cholerę pomóc. W sumie jak teraz zginę, a zginę niechybnie. Dobra, czyli pieta już tyle, tak? To jest już twoja pomoc. No świetnie, dziękuję bardzo. Gdzie jest ten typ? No chodź tu. Jak zginę, to myślę, że się cofnę trochę, bo tam pamiętam było jedno takie miejsce, gdzie miałem pójść, a nie poszedłem. I chciałbym zobaczyć, co tam będzie. Nie podoba mi się ten boss, nie jest fajny. Więc ja go mam tak teraz unikać, tak? I on teraz wyskoczy, i on dalej jest na koniku. On sobie rzucił, no dobra. Do kogo ty rzucasz? On jest jakiś, myślę, trochę... niezbyt sprytny. Dobrze, tam bij. Ja się tak zastanawiam, czy on się nie zbugował trochę, bo on nie wygląda jakby on atakował mnie. Czy nie, żeby mi to przeszkadzało jakoś nad wyraz, nie? Ale... Panika sobie przybyła, no świetnie. Jak mi powiecie, że teraz będę walczył i z chłopem, i z konikiem, no to już w ogóle cudownym. Typie, co ty robisz? No pijany to ja zaraz będę, ale... A! To jest w ogóle też niecodzienne w tej grze, że tutaj mamy, miałem, jakby dwa życia, jeżeli się zginie, to wkracza się do tego umbralu, co za tyle, ma się dowiedzieć jeszcze jedną szansę, tam to życie nam jest przez połowę dziabane, natomiast można je sobie odzyskać atakami, to jest takie, no premiuje walkę, taką grę, agresywną, prawda? Taką jak tygrys, jak Andrzej Duda w polityce. O, i to jest coś, co jestem... Trochę nie rozumiem, co to jest tak naprawdę. To można... Pojawia się taka latarnia, zazwyczaj przy tych ogniskach, czy też tutaj to są... Nie wiem, jak to się nazywa w sumie. Latarnie, dzwony. I tu się pojawia taka latarynka. I do końca nie jestem pewien, co to jest, ale... Jak się to tak weźmie, to można tylko z tego umbralu złapać, to jak się to weźmie, to tu się pojawia taka linia. I się idzie. Ale ja dałem klucz. A, i tu jest, to jest ziomek chyba jakiś, o? Ziomek mnie zabił. Znaczy to jest ciekawe, bo... Aha, bo ja w umbralu byłem.
A swoją drogą, to jest ciekawe, bo tu była wcześniej taka pani zamieniona w kamień i nie wiem, czy ja przypadkiem jakiegoś questa może nie zrobiłem? Jak to działa? No tak powiedzmy, że ten stream tak trochę zrywa, trochę nie zrywa. Pójdę sobie tutaj, ponieważ tu była pani zamieniona w kamień i ona mówiła, że ona jakiś tam medalion dostała i miał być zajebiście, a wyszło jak zawsze. Aha, to nie tutaj. Jezus Maria, może to tutaj było? No tam było. Czy tu? Nie, no tu jest ta pani. Dobra, to inaczej zrobimy. Kurwa. Muszę sobie sprawdzić jeszcze, jak się zdobywa te ziarnka, bo one są bardzo przydatne. Bym miał krócej do bossa. Dobra, zobaczmy jeszcze sobie odpoczynek zrobię. Wielu graczy, nie to, podróż do szczątków. I to były, to jest sadzonka się nazywa. To jest w skrótach. Które to było? Które wygląda? To, w sali dzwonów. Tam się zjeżdżało taką windą. W międzyczasie, skoro tu się wczytuje, my będziemy jechali windą. Gdzie jest moja whisky? Tu jest. Nie, to nie jest. Gdzieś miałem... O, jest. Ja sobie zrobię jeszcze drinka, no bo to na trzeźwo to takiego wstydu to znieść nie można. No bo to jest olbrzymi wstyd. Dobrze tego żona nie widzi, jak tutaj gram, bo by ze mną wzięła na pewno rozwód. Natomiast... No i tu jest latarnia, a tej latarni to już nie chcę. No właśnie, Kuba, tak jeszcze wracając do kowala, no właśnie ja chyba jestem w miejscu, gdzie ten kowal był. Bo ja wydropiłem ten klucz i dałem jej ten klucz, właśnie jej, Kuba. Tutaj chamską, niż genderujesz kowalkę. I ona mi podziękowała i tyle jej widziałem. Może jeszcze sobie sprawdzę. W ogóle ten interfejs też jest zajebiście nieczytelny. Czy nie mam jakiejś takiej branki? No bo ta moja włócznia, ona tak... Idę postacią w zręczność. Ona jest tak średnio do tej zręczności fajna. Tu jest fajniejsza, ale jak sobie to wszystko podliczę, no to... To też tak nie... No nie kalkuluje mi się ten widok moc ataku na mniejsze. Czy ja nie mam jakiś fajniejszy? Też mam na C minus, a też mniej wali niż ta zwykła. Blokować nie blokuje, no bo kto by blokował, po co? No i o, i dupa. Tu jest ta pani, którą ja spotkałem. Bo tam jest typ. I tu są pieski. I tu są jeszcze te typy. Dobra. W sumie załatwmy tych frajerów, bo oni będą zaraz na mnie skakać. Nie no, to wziął z solsów wszystko to, co najbardziej upierdliwe. To naprawdę trzeba się postarać, żeby mając tyle materiału źródłowego, tak bardzo skiepścić. Ja się cały czas w tym gubię. W ogóle zajebiste są mapy, to wam pokażę. To wam pokażę te mapy. To jest mapa. To jest zapomniane moczary, to jest to miejsce, gdzie ktoś mnie bije. A ty gnoju. Są mapy, tak, tylko... No bo jak wchodzisz do nowej lokacji, to zawsze gdzieś tam jest ten taki żółty pyrtek i to podnosisz, masz dumną nazwę mapa zapomnianych moczarów i to jest... To jest to. Ja sobie tu mogę spojrzeć, prawda? Tu jest X, jakaś brama. Tu jest ten posąg taki, no ale to chyba to nic nie mówi przecież. Wszystkie inne tak samo wyglądają. Tu jest tego, tu tam. Najfajniejsze jest to, że na początku gry tak naprawdę te wszystkie lokacje, one są dosyć liniowe, więc te mapy kompletnie nie są potrzebne. Natomiast już tam, gdzie na przykład te zapomniane moczary, ja bym powiedział, że one są dosyć skomplikowane, bo tam można wejść pod wodę i ta mapa się otwiera, nie? Tam jest dużo różnych dróżek. Więc tam, gdzie ta mapa faktycznie by się przydała, to dalej ona wygląda tak i to jest zrobione jak łamigłówka i to jest fajne, bo można sobie odkryć, jesteś Indiana Jonesem, prawda, i śledzi sobie tu, aha, i tu pójdę i tu będzie ten... Tylko fajnie, tylko ona mi nic nie mówi o tym praktycznie, no... Nie jest to jakiś duży problem tak naprawdę, ale...
współczuję temu, kto musiał narysować te mapy, bo w jakiejś innej grze, gdzie na przykład premiowane jest właśnie... Kto to jest? To jest piesek. I tu są właśnie pieski i pieski... To jest w ogóle boss wkurwiający i też nie lubię takich bossów, bo to był pan boss, który jest władcą ogarów, także w trakcie walki przywołuje sobie pieski. A oczywiście jak masz bossa i dwóch przeciwników jednocześnie, no to to jest najlepsze połączenie. No i co, i taki jesteś mocny? Dobra, nic nie mówiłem. Ten oto właśnie pan miał ten klucz, o którym była mowa. Dobra. To już teraz na YOLO idziemy. Jeszcze jeden. No i gitarę. A tak to w tym, w pierwszym Dark Souls było, w Sims Fortress, to tam na dwie kule leciały, a potem miotał nimi ten gnój, ten skubany ten. Dobra, tu jest ta pani. I ona poszła! Bo tu było zamknięte. To jest pytanie, gdzie ona poszła? Mały fragment Dralium. To mi się też podoba, bo to jest jedna z tych rzeczy w Soulsach, które są piękne. Że tu są jakieś te pierdolety takie kompletne. Kurwa, oczy umbralu. Barwy pancerza mam, z których nie wiem jak korzystać. Emotki, no to klasyka. Aha, tu są samouczki w ogóle, to fajnie wiedzieć. Tu jest wszystko. Także te jakieś takie pierdolety zawsze, to jest, uwielbiam to. Te, ale gdzie były? Święcenie, nie. To jest łachmany. Strzępek umbralu na przykład, wciąż drżący. Osad pobrany z piętna umbralu, można go sprzedać mu. Ha, to czyli to jest tylko pierdolety. To jest do zadań. No, to jest takie pierdolety, te fragmenty delirium, czy jak to tam się nazywa, nawet nie wiem gdzie to znaleźć, kręgi umbralu. Coś tam to zawsze daje, ale... No nie wiem, no ja jestem strasznie takim graczem mimo wszystko casualowym, więc jak gram w te Soulsy i tam jest pierdyliad rzeczy do... Tu nie mam rzeczy, to flaszkę sobie tu przełożę, bo nic nie widzę. Dobra, tu jest to miejsce, gdzie ja chciałem pójść, ponieważ tu się wydaje, że tu nic nie ma. No jest, no chłopa przypięło i chłop nie żyje. Natomiast jak się przyświeci panu latarynką, to chłop ożywa. Jak się przejdzie natomiast do umbralu, to jest bardzo ciekawe, no to chłopa można wydrzeć z tego. No ze skutkiem śmiertelnym najprawdopodobniej, natomiast jest tu kufer, a jako że to są solsy, więc to zawsze trzeba to dziabnąć, bo to się może okazać mimik. I mam pierścień przekory. A chłop wrócił akurat teraz. I pierścień przekory co robi? Nie ma go tutaj, no świetnie. To jest przedmiot do zadania, zakładam. Gdzie są te zadania? Latarnia, misa... Co się stało z tym pierścieniem? Tu jest. Zwiększa odporność na wszystkie efekty statusu. Sąsiadujący, no to pierdoła, fabuła, to jest oczywiście opowiadana tutaj przez przedmioty, najlepsze co może być. A, okej, okay, dobra, czy, bo to jest amulet zakładam, a tu są te pierścionki. Nie, to pierdoły jakieś, dobra. Tędy można wyjść z umbralu. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie mi się wydaje, że może być pan... Pan boss. Dobra, stąd przyszedłem. Pan boss może być... pan... Nie, nie pan boss. Pan kowal może być jeszcze w jednym miejscu, bo jest takie...
taka jedna lokacja, gdzie było dużo postaci niezależnych. No i one tam siedziały i można było z nimi porozmawiać, więc to wyglądało trochę jak taki hub. Czy to będzie hub, nie wiem. Ale można sprawdzić, może sobie jakiegoś łacha kupię. Nie ulepsz postać, bo to mi nic nie da, nie mam tylu. To nie był wiatrak. Grobowiec nie. Podniebny spoczynek to musiał być. To chyba to jest to. To wygląda jak hub. No słuchaj, no ja sobie tu zwiedzam, no chcę odnaleźć mimo wszystko tego kowala, no bo te obrażenia, które ja zadaję chłopu, to one są nikczemnie, Kuba, wręcz słabe. Tu nie byłem. Tu jest chłop. I would have you perform, seek out and return to me as proof of the hallowed sentinel's heretical, for only in the stud can we hope to turn them to this land is overflowing with to offer you little. Also, say nothing of this to Pietà, we are already conflicted. To jest jakaś rozmowa, to jest zaznaczone. Questa można zrobić, kurde bela. Za to coś dostałem? No oczywiście, że nic nie dostałem. Fantastycznie. Co on ma? Topór fajny. I na topór mnie nawet... Aha, dostałem. Nie. Dobra, ten topór, na topór mnie stać. Na topór mnie trochę stać. Dobra, spróbujmy z tym toporem. I czy ja mogę mu coś sprzedać? Jakieś te pierdolety, które ja tu mam, jakieś te miecze złamane. Topora nie. Dobra, w sumie wyposażę się w ten topór, zobaczymy jak to wygląda. To jest ten, nie? Można go, ten on jest krótki niestety, ale kurde wariat będzie. I teraz jak tu się, widzisz Kuba, to jest wszystko. To w Skyres Bridge jeszcze nie byłem, także... Także pociągam się jeszcze trochę. Zobaczę sobie w sumie co tu jest, bo tu nie byłem. Poszedłem od razu w prawo. Wiesz, może to jest Skyris Bridge. To naprawdę wygląda jak hub. Tu jest jakiś chłop. Paweł, ja sobie to mówię codziennie, wieczorem. Rano. Questa można zrobić, no wspaniale. I teraz mogę poulepszać rzeczy. Zaoferuj wspomnienie, co to robi? Dobra, czyli tam jakieś questy poboczne są, mogę ulepszyć latarnię. Ale potrzebuję przedpotopowe deal, dłuto znaczy się, czyli tego nie mam. Umieć oko umbralu, oko umbralu raczej też nie mam. Mam oko umbralu, ale co to robi? Jeden do ładunków chłosty duszy i 15% do odporności na grozę, 25% do skuteczności i leczenia w umbralu. Zajebiście, wspaniałe rzeczy, co mogę kupić u pana, panie kolego? Mogę kupić amulet. Ośmiorniczkę. To jest moc zaklęć. Ta moc zaklęć to mnie nie interesuje w ogóle. Przedmioty zużywalne to jest oko zemsty. Dobra, to jest jeden amulet. Pierścionka nie chcę. To mnie gówno obchodzi. Dobra. To fajnie, że ten pan nam pomógł. I tam ktoś jeszcze. To jest chyba kowalka, bo ona tam. Zaraz. No jakby coś grzmociła miotem, no ewidentnie. No i jest upper room, bo się po schodach wchodzi, słuchaj. Patera.
Potera, to jest tu. Kurwa, no i niewolnika ma nawet. Chyba panią niewolnik, tak sądząc po fizjonomii. Dzień dobry. To jest Galinda, no i o... No i znaleźliśmy. Ale tak jeszcze powiem, bo jeżeli chodzi o fabułę w tej grze, bo tak sobie z tą panią rozmawiamy i z tamtymi różnymi ludźmi, to jest fabuła z Dark Souls, czyli tak jak sobie w to gram, to ja mam dosłownie déjà vu, jeżeli chodzi o soulsowe gry, z wyłączeniem Sekiro w sumie. Także no, świat jest fajnie rozbudowany, ale ta fabuła, ja nie wiem po co ja idę i gdzie ja idę. Tak będzie, Kuba, to jest tak. Zawsze tak jest. Iskruś, to jest Iskruś. Pasuje. Co najlepiej by było, jakby jeszcze był jakiś quest, że trzeba jej coś przynieść, żeby ona w ogóle nam chciała pomóc, bo uwolnienie z więzienia to jest niewystarczające. A Iskruś też mówi. Ja nie wiem, bo ja nie słyszę, dla mnie to jest jedna i ta sama osoba. O, dobra, można ulepszyć wyposażenie. Ale to za dużo jest. Dobra, jak sobie ulepszymy topór czyściciela, to jest 140 moc ataku i miejsce na runy, z tego co rozumiem. Taki ja to nawet nie biorę pod uwagę. Albo włócznia wojownika Shuya. Shuya jestem, ale to chyba nie jest coś, co mi to jest. Ta była moja. 121. No to 121 to mało będzie. 128. Kurde, nie wiem co ulepszyć do końca tak naprawdę, bo wolałbym włócznia, jestem team włócznia zawsze w Soulsach. Natomiast... Kuba, ty się nie bałeś, bo ja teraz wchodziłem po schodach parę razy, ty nie miałeś jakichś może flashbacków z Airport Sima tutaj? Chuj, raz się żyje, topór czyści... Że to ja to mam jeszcze kliknąć? Nie, co się stało? To pół czyściciela chcę. O, i gitara, następny 750. I tu jest jakieś 4 coś. Ja nie wiem, co to jest. Kurwa, co ja ulepszyłem. To miałem ulepszyć. Dobra, to kosztuje tylko 500 zł. Więc... Szybka akcja, lecimy z tym kijachem. Tu sobie zobaczycie piękny świat, tam chłopy stoją, jest w ogóle zajebiście jest. Wspaniałe rzeczy. Zaraz będą chłopy, dobijemy ich, tak dobijemy do tych 500 zł, żeby było. Zaraz spadnę, zginę i wszystko stracę. Bardzo ładne są te krajobrazy tutaj. Sama gra jest taka... No nie wiem, no z bliska ona jest trochę brzydka, ale taka brzydka nawet w ładny sposób, bo ten... No nie wiem, no jest to intrygujące miejsce, jakby nie było. Dobra, tego pana dziabniemy. Masz toporem, gnoju. Dobra, to mi... Ulepszymy sobie tego topora, idziemy na bossa. Dobra, bo ja tu jestem. Okej, okay. No to jeszcze raz. Nie, bo to ja nie byłem skupiony po prostu i do was mówiłem, więc... Nie można w tej grze kopać właśnie.
Ej, to jest zajebiste w ogóle. PlayStation 5 Powerhouse po prostu drabina. Jest i nie ma. I znowu jest. Wspaniałe rzeczy. Wspaniałe rzeczy. Graficzny majstersztyk. No coś cudownego. Szczerze powiem, że zastanawiam się, czy wy w ogóle słyszycie odgłosy uderzeń i kroków, bo wszystko to mi idzie przez pada. Także nie jestem pewien. Dobra, fajny ten topór całkiem. No i mamy 500 zł na ulepszenie i teraz tylko trzeba dobiec do... może się okazać właśnie, że będzie ten topór lepszy od tamtego innego. Kurwa mać, no. Gdzie? A on tam siedzi. Patrzcie go, jaki skubaniec. Jak ja tu nazdobywam pieniążków, to ja tu po prostu na dwa topory ulepszę. Wtedy też w ogóle będzie zajebiście. Dobra, tu jest ładne słoneczko, natomiast ci koleżkowie tu nie są fajni. Ale ta postać, ona w ogóle strasznie daleko doskakuje z tymi machnięciami. Bo mimo wszystko ten zasięg tych machnięć jest bardzo... Panie, no proszę się nie modlić tutaj. To jest stream pozbawiony tematów politycznych, religijnych. Dobra, i tu jest to. Więc teraz mogę sobie podróż do szczątków, podniemny spoczynek, no to się nawet jak ten Sky coś tam co pisałeś, drogi Jakubie, to by pasowało. Jeszcze tutaj chyba nie byłem, tak tylko zobaczę. Co tu jest? Jezus, tu są ludzie w ogóle. Justus. Well, we tend to stake Aureus knows. Anyway, like Nathaniel says, you don't see the blade coming. We set ourselves a task and we have to... Best watch a step out. Mornstead is a land awash. Best watch a step. Mornstead... Dobra, dobra, to ty mi się nie przydajesz do niczego. Ten hamak ma zajebisty. Nawet dwa. Tu nikogo nie ma. Tu jest... chłop. Nathaniel. You know the difference. If in doubt, you heed the captain, much as he might think otherwise. If in doubt, you heed the captain, much as he might think. Dobra, czyli przejście tutaj było kompletnie... Bo co to jest? To jest piesek jest! Można głaskać. Fajnie, nie jest to kotek. Natomiast i tak, no, można uznać, że to jest jakiś tam plus. Kotki są obiektywnie lepszymi zwierzątkami niż psy. No, ale no, nie można mieć wszystkiego, niestety. Dobra, i teraz sobie ulepszymy to, co chciałem, czyli to. Sobie mógłbym jeszcze raz ulepszyć, no ale dobra. Okej, okay, czyli teraz sytuacja wygląda tak. Idziemy na tego gnoja bossa. Ja pewnie zginę za 5-8. Jak mówiłem wcześniej na streama, przewidziałem tę tak godzinkę. Więc na pewnie jeszcze jak szybko zginę, to dwa. Jak długo mi zejdzie, to pewnie jeden taki run na tego bossa. I kończymy tę. No jaki głupot, że pieski Kuba? No ja znam twojego pieska, ja wiem jak się twój piesek zachowuje. No. Mój kwiciaś na przykład to jest stworzonko, no jakże kochane, jakże cudowne, prawda, miałka sobie, mruczy, elegancko sobie skrobie do drzwi w trakcie nagrywek podcastów i krzyczy w niebo głosy, bo tak. No a Yoda, no to Yoda to na nagraniach to może jest cicho, ale poza nagraniami to
No to nie wiadomo, czy nie użre, panie Jakubie. To jest taki to... No, niebezpieczne stworzenie, no. Ale nie, no, piesek Yoda bardzo fajny. To jest super sympatyczny piesek i bardzo... Bardzo mi żal, że tak bardzo się go boję, bo wielokrotnie w trakcie ostatniej, prawda, bani u Smolaka Lublińskiej miałem ochotę pieska Jodę pogłaskać i piesek Joda też sprawiał wrażenie, że można go pogłaskać. No natomiast, jednak ten strach no pozostawał, także niestety. Z kotami nie ma tego problemu, bo jak się użre, to jakby, no, koty nie mają takich pysków, żeby to jakoś... Dobra, teraz pełne skupienie, idziemy na gnoja. Wspaniale wyszło, unik perfekcyjny. Oj, to było dobre. No powiedzmy, że te obrażenia lepsze zadaje, no ale to nie jest jakieś takie... Dobra, zaraz zginę. Dobra, z takimi obrażeniami, jak sobie to jeszcze tego topora ulepszę, to już będzie w ogóle wspaniałe. No co za kurwisy. Nie podoba mi się... No świetnie, no i dobre. Znaczy szybko zginąłem, no to idziemy jeszcze raz. Pieta się nie przydała kompletnie tutaj. Ja się naprawdę robię chyba za stary na te solsy, bo kiedyś jak byłem młodszy na studiach 5 lat temu, to ja sobie te Demon Soulsy, pamiętam, włączałem pierwsze Demon Soulsy i elegancko wszystkich bossów to praktycznie z marszu tam rozdupcyłem. Potem jak po nich przeszedłem do Dark Soulsów, te początkowo mi sprawiały sporo problemów, to też jakoś tak całkiem nieźle mi to szło i tego Bloodborne'a przeszedłem też miarę szybko, pomijając Orphan of Kos w dodatku. To był taki skurwysyński boss, 2 tygodnie go jebałem i trudno mi było mi dojść dalej niż on tam był, ale no w końcu się udało. Natomiast no teraz im dłużej gram, im jestem starszy, tym chyba tracę cierpliwość do tego typu gier. Na przykład wszystko, co mnie wkurwia, to tak naprawdę właśnie ta historia, że tak trochę gram po to, żeby grać, i to jest jasne, to jest fajne, bo te mechaniki zazwyczaj są dobre i bardzo złożone, więc tego nie można im odmówić. Natomiast no wkurza mnie, że to poznawanie tego świata, żeby je poznawać, to musiałbym się wczytywać gdzieś tam na Wikipediach czy innych gównach tworzonych przez graczy. No są fantastyczne rzeczy, natomiast no... Umówmy się, no ja chciałbym to wszystko poznać w grze, nie musząc tego rozpisywać na papierze, w zeszycie, łączyć faktów. Znaczy, łączenie faktów samo w sobie jest spoko, nie? Tylko żeby to nie było takie łączenie faktów w rozumieniu, no, robienia tych takich... Dobra, moment, zaraz skończę myśl. Robienia tych całych ścian, jak na przykład na filmach, że są detektywi, prawda, i oni tworzą te ściany linkami, sznurkami, łączą kto z kim i dlaczego i po co. I fajnie, gdybym, kurwa, nie musiał tego robić tutaj, bo Soulslike'i zazwyczaj mają naprawdę kapitalny lore i kapitalną fabułę samą w sobie, kapitalny świat przedstawiony, natomiast no nie potrafię opowiadać tej historii, więc bardzo często gram, idę od bossa do bossa, w zasadzie nie wiedząc po co dokładnie. A konik, w ogóle jak się konika usiecze, to nic się nie dzieje, no super, fajnie. Mimo wszystko uważam, że... bo jest dużo obrońców tego typu narracji. I głównym takim argumentem jest to, że no, nie prowadzą cię twórcy po sznurku i to jest zajebiste, tylko super, nie? Ale dobra narracja i dobry świat przedstawiony to są rzeczy, które nie są... nie stoją do siebie w kontrze. To można bardzo fajnie połączyć, uważam.
I świetnym przykładem jest, uważam, tego Cyberpunk, bo zwłaszcza ten dodatek, bo już oryginału trochę nie pamiętam, szczerze mówiąc, więc odnoszę się tu bardziej do dodatku. I dodatek ma bardzo dobrą historię ze świetnymi bohaterami, a cały ten lore świata, jasne, on jest napisany bardziej przez Podsmita, nie, niż przez CDEP, ale ta historia cała tam z tymi nowymi Stanami Zjednoczonymi, z tymi wojnami korporacyjnymi, no to jest świetne. Bethesda tutaj też, no powiedzmy, no sprawdza się lepiej, bo te pojedyncze historie z wątków pobocznych są naprawdę ciekawe, a Bethesda jak tworzy świat, no to on jest turbo ciekawy, zawsze. Więc no, da się, tylko trzeba chcieć, a wydaje mi się, że jak twórcy zaczynają tworzyć coś lajka, no to stwierdzają, gitara, napiszmy świat, a fabułę to sobie gracze dopiszą. No i na przykład dla mnie fabuła z pierwszego Dark Souls to jest fabuła o chłopku, który chodzi i bije dosłownie, no bo tam nic innego nie przeżyłem, no bo co? Dobra, tu mnie prawie zabił, zajmuje się w konika, na gumie teraz, no świetnie. Tu jest. No jakoś tam leci. Jakbym był bardziej skupiony, to może by to lepiej poszło. Ale nie jest źle. Zaraz zginę. Ale takie życie, taka jest śmierć. Dobra, śmierć po raz pierwszy. Jeszcze można go dziabnąć. No to było teraz, panie kolego, bardzo niesprawiedliwe. To tak się nie robi. No i piękna egzekucja na koniec. Dobra, nie wyszła. Chłop w kapturze już chyba był. Chłop w kapturze był na samym początku, dał mi tą latarnię i powiedział, tam są cztery rzeczy, to trzeba tam zebrać, czy ocalić, czy zabić, zniszczyć. Idź. I to był chłop w kapturze. Także dobra. Bardzo mi było miło, to jest taki pierwszy oficjalny stream, bo ktoś się załapał na test 2 z Road Rusha. No to się załapał, no to nie był jakiś fantastyczny stream, ten był pierwszy oficjalny. Fajnie było, zrobiłem z siebie pośmiewisko na skalę, no przynajmniej polską, myślę, takim gameplayem wspaniałym. Jeszcze raz, Kuba, chcesz? No dobra, no to spróbujmy jeszcze raz, ja sobie tu... Powera. I lecimy jeszcze raz. No ale przynajmniej odkryłem, gdzie jest kowal. To jest fajne. No i fajnie się ta gra. To są, uważam, że Soulsy to są takie gry idealne na taki slow gaming i raczej tak się powinno tego podchodzić. Jasne, to są ludzie, którzy też takie gry to rozpierdalają w tydzień, bo są takimi prosami. Natomiast no, dla większości graczy to jest... No świetnie się ten jeszcze jedna próba rozpoczyna. No dobra. To są idealne takie produkcje, żeby to sobie odpalić na parę prób, powolutku sobie grać, jeden bossik i... A Paweł, ty gdzie jesteś tak swoją drogą? Kurwa, ale wstyd. Dobra, mam kamienie zdrowia. Się podleczę przed bossem. Nic mi to... Dobra. Kurwa. Pięknie, pies pięknie, to jest dobry początek. Dobra, weźmy sobie innego pomocnika niż Pietę. Ale to mi chodzi o to, żeby robić dłuższe przerwy, nie? Tylko na przykład mi się w Soulsy dużo przyjemniej gra, jak na przykład raz dziennie odpalę, bo mam jakiegoś bossa i raz dziennie sobie odpalę, tam parę prób zrobię i dobra, jak nie pójdzie, to nie pójdzie, jak pójdzie, to gram dalej, aż się zmęczę, no bo to są męczące gry, no to są trudne gry mimo wszystko. Niż jeżeli bym tak se miał siąść i stwierdzić, nie no kurwa, teraz gramy, aż kurwa nie ubije dziada. No to ja już jestem chyba za stary na takie granie i mnie to zdecydowanie zbyt mocno męczy. No, lubię trudne gry, ale wolę sobie grać powolutku w nie. To jest ten bieg niestety, no jak się ma jeszcze mniej czasu, no bo ktoś musi montować podcast, ktoś musi pisać recenzje, pracować, na chleb zarabiać, no bo przecież to już nie są te lata, że rodzice dają na chleb.
no to bardziej się docenia takie, mimo wszystko, troszkę bardziej casualowe produkcje, mi się wydaje. Troszkę casualowe, nie w tym takim złym tego słowa znaczeniu, tylko w sensie prostsze, bardziej takie... takie przystępniejsze dla ogółu graczy. I na przykład jak pierwszy raz przechodziłem Dark Souls, no to było jakoś tak... Jezus, to był koniec liceum, no to było z 10 lat temu. Starość, Kuba. Ty to mnie rozumiesz najbardziej. To miałem tak, że jak się pojawiał ten temat... To się w sumie przy Sekiro bardziej pojawiło, no to nie tak dawno temu, te 5 lat temu. To były moje początki kariery, w cudzysłowie, recenzenckiej. Się pojawił temat Easy Mode'a w Soulsach i ja byłem... Dzisiaj to przyznaję z olbrzymim bólem, ale byłem w tym gronie osób, które... już nie, bo to jest wizja twórców i ten. No tak trochę sobie pożyłem w tym świecie. Czy jak ja to zniszczę, to czy on będzie dostawał większą... No to już się nie przekonam. Dobra, jeszcze raz spróbuję, bo jestem ciekaw, czy jak to zniszczę, to czy on będzie dostawał większe obrażenia. Natomiast dorosłem trochę. Trochę mi się zmniejszyła ilość wolnego czasu. Przemyślałem sprawę i tak jak sobie myślę, to w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Soulsy miały Easy Mode. No bo jasne, tam się pojawiają argumenty, że ale kurwa balans i to ten, że to będzie za łatwe i oj kurwa, coś tam tego, ale twórcy robią grę w tym, powiedzmy, tym oryginalnym OG trybie, tak jak jest teraz. A potem wystarczy to trochę przeskalować w dół i jasne, no jeżeli ktoś będzie chciał zagrać na Easy Mode, no to traci część tego doświadczenia, uważam, ale to jest jego wybór. I mimo wszystko no zyskuje możliwość poznania tego świata, nie? No bo to zazwyczaj, tak jak mówiłem, to są ciekawe światy. To jest kontrowersyjna opinia, że Easy Mode to nie jest nic złego. Także ja nie widzę żadnych przeszkód osobiście. Ale no cóż, no pewnie się nie doczekamy nigdy takiej zmiany, bo to będzie casualizacja, a gry dla casuali to jest w ogóle złe, bo hardkorowi gracze nie lubią. I gry to muszą być trudne, to trzeba kurwa siedzieć tydzień, kurwa, i to jest ta najlepsza gra. Nie. The Last of Us 2 to jest najgorsza gra, bo tam brat doradza, że gramy babą, nie? To jest w ogóle lesbijką, to jest mega minus oczywiście. Ale dwa, że przecież tam kurwa ten gameplay to tam jest tam, nie ma, nie jest zróżnicowany, to tam nie ma tysiąca drzewek jak w Path of Exile. Rozwoju, kurwa, tylko jest strzelanie i się robi to samo. No. Ja jestem starym dziadem w ogóle, jakbyście nie zauważyli. Mam 28 lat, natomiast jestem absolutnie turbo starym dziadem, także takie narzekanie to jest mój chleb poprzedni i jak jest papierosek, jest wieczór, jest alkohol, to się zaczyna, takie rozmowy o życiu, to się tak zaczyna. No niestety. Kuba, czemu ty mi o streamie piszesz swoim, jak niebo zaatakuje? No to jest jawny sabotaż, Jakubie. Co to jest Lwów Lublin? To jest piłka nożna, rugby, siatkówka? Koszykówka może? Koszykówkę bym szanował. Ja teraz też się muszę właśnie wybrać, bo wróciłem w końcu do rodzimego Łańcuta. To przepiękne miasto, warto poznać, perła Podkarpacia. Muszę się wybrać w końcu. No jaki skurwesyn, no plecami byłem odwrócony. A, to jest w ogóle jakieś takie... Ale to na ostre miecze, czy oni się uczą mimo wszystko na poważnie, w sensie, że walka jest zażarta? Ale miecze same w sobie są tępe.
kurwa. Ale w sumie, tak jak sobie to walczę z tym uciszonym świętym, to jest to... Jest to trudne, bo w sumie, ja zginąłem, ale jest robione na tyle przyjemnie, że to nawet w takiej dłuższej perspektywie, w sensie na dłuższym okresie czasu, jak, no bo czas to może być długi okres, jak się z nim dłużej walczy, no to jest taki fajny pojedynek i to bardzo lubię. Na przykład w pierwszych Dark Soulsach bardzo mi się podobał, to w dodatku, Atorias of the Abyss, bardzo mi się podobała walka z tytułowym Artoriasem, no bo to był taki naprawdę fajny, fajny pojedynek. I to było naprawdę, naprawdę dojebane. Potem Anus of the Abyss, czyli ten finałowy boss dodatku, no to już tak średnio, przyznam się szczerze, dziada zabiłem przez mgłę łukiem. Bo czemu nie? No dodatku nie przeszłem oficjalnie w takim razie, ale, ale co zobaczyłem, to moje. Nie wiem, o czym była. Znaczy, w sumie trochę tam wiem, o czym była ta fabuła, bo jeszcze wtedy czytałem te Wikipedie różne i oglądałem filmy o Lord of Dark Souls, no bo inaczej się nie da tej fabuły poznać, ale... Ale no... Kuba, to jest w ogóle legalne? Dobra, jeszcze raz. Spróbuję sobie najpierw ulepszyć tę scyzoryk jeszcze. Dobra. Tu te dwa gnoje idą. No i pięknie. Tak można walczyć. To jest coś wspaniałego. Oj, pan piesek jest. Wspaniale. Panie piesku. Panie piesku, tak się nie bawimy. Dobra, potrzebuję 750 zł na to. Gnój co pluje, no tam mi psuje wszystko. Dobra, tyle wystarczy. Temu państwu dziękujemy. Pyk, 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 odpoczynek i spróbujemy jeszcze raz. A to jest Kuba jakaś ogólnopolska liga? Oni tam walczą z innymi, nie wiem, miastami? W sumie do tego by pasowała nazwa Stal Rzeszów, ale... Dobra, to możemy... 1000 zł na kolejne potrzebuje ulepszenie. I jeden coś, co ja nie wiem co jest czym, bo to jest tak małe, że to jest kropka. No to co, no to okej, okay. Ostatnia próba, jak go rozdupimy to fajnie, jak go nie rozdupimy, no to skończymy streama w smutku i w rozpaczy. Na czemu by nie. Sobie naleję wsparcia tylko, bo czemu by nie. Jakubie, ile taki bilet na, żeby zobaczyć, żeby jak się chłopy biją na miecze? To są jakieś takie normalne ceny, czy tam wliczają w to możliwość jakieś odszkodowania za utratę ręki. Teraz ładnie idzie. Jak na YouTubie. To ty nie oglądasz, nie idziesz na to na faktyczny mecz, tylko na YouTubie będziesz oglądał?
Nabrałeś tu gnoju. Kto jest moim kolegą dzisiaj? Nie, to jest jakiś pan rycerz, nie ma imienia. I gdzie on wyskoczy tamten? Dobra. Ci go tam, kurwi syna. No coś tam lepsze te obrażenia. Jak se tak jeszcze 10 razy polepszam ten scyzoryk, to go w ogóle na hita załatwię. Ale na trening idziesz oglądać trening, czy idziesz brać udział w treningu? Bo teraz trochę się zacząłem martwić, w sensie do nagrywania podcastu akurat ręce ci nie są potrzebne, nie? I kończyny, wystarczy paszcza. Tam ci Dorota włączy nagrywanie jakby co, ale no mimo wszystko, ze względu na przyjaźń, no to no się trochę martwię, prawda, twoje dobrobyty. No i co, i chciałeś, kurwa, nie zabić do patera, co się będzie działo? Ale teraz poważnie mówisz, czy mnie wkręcasz, że idziesz trenować, bo ty jesteś człowiekiem jajcarzem i ja ci trochę nie ufam. Czego kijaszkiem mówię? Do tego nie było. Dobra, spróbujmy to później. Dobra. To ja się pomęczę w sumie z tym, jeszcze tak odwrócę, żeby nie było całego widać, piłk w tej mojej krasie, fryzurkę sobie poprawię, brudkę też. Cóż, no to w takim razie, no to co, kończymy zabawę. Noga piękna, trójkastu widać. Dziękuję wszystkim za uwagę, że przyszliście na streama, bo to, no, ktokolwiek był, to bardzo, bardzo jest mi miło. Też zapowiedziane to zostało dosyć niedawno, bo rano, także no nie, bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie, myślę, że będziemy to robić częściej, następnym razem już z takimi grami, w które ja będę umiał grać, no bo to jest jednak takie trochę ważne, nie? Tu chciałem pokazać te lordcy mimo wszystko, bo to jest nowy tytuł, ludzie mogą się zastanawiać, jak w to się gra, a nie chcę im się czytać recenzji albo oglądać z jakiegoś powodu bardziej znanych streamerów. Także cóż, no z mojej strony to wszystko będzie. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję za ogromne przybycie, udział na czacie. Cóż, no wyśpijcie się przed poniedziałkiem. I cóż, uważajcie, jak będzie w te szermierki iść, Paweł i Kuba, to uważaj na ręce, bo to Pawłowi to zwłaszcza, to tak szkoda, bo tam dużo te pisze. Pigułki newsów na trochę o grach, także to by była szkoda, gdyby trzeba było pisać stopami. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie. I cóż, no dobra, no i będę przedłużał. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Tutaj subskrybujcie Trójkast, słuchajcie Trójkastu. Dzięki, cześć.